Ja zawsze wychodziłem z założenia, że rozpoczynając rok budżetowy należy jak najszybciej rozpocząć procedury przetargowe związane z tymi takimi dużymi zadaniami inwestycyjnymi w przypadku dróg na pewno, dlatego że zakładam, że firmy na początku roku, które zajmują się tymi przedsięwzięciami, jeszcze nie mają pełnego portfela zamówień i wtedy można liczyć po pierwsze, że znajdziemy oferenta na wykonanie tego zadania, co wcale nie jest takie łatwe i proste, i po drugie, że te zadania będą wartościowo trochę mniejsze od naszych zakładanych kosztów. No i przyznam szczerze, że po pierwsze ogromnie się cieszę, że jest wykonawca, że ten wykonawca tych zadań to jest firma Poldruk, dlatego że to jest sprawdzona firma, która realizuje na terenie powiatu szczecineckiego od wielu lat wiele zadań inwestycyjnych i to jest, mamy do siebie wzajemne zaufanie. A po drugie, to istotne jest, że różnią się te wartości poprzetargowe w ofertach oczywiście Poldrogu, które mieliśmy w kosztorysie inwestorskim. Tak, to zadanie, które będziemy dzisiaj podpisywać, to jest odcinek drogi od w zasadzie miejscowości Lubostronie do Sulikowa w gminie Barwice, odcinek prawie 4,1 km, łącznie z poszerzeniem drogi do 6 metrów, bo sam pierwszy odcinek od Barwic do tego Lubostronia został wykonany przez firmę, która budowała wiatraki. Myśmy podpisali takie porozumienie z wiatrakami, postawiliśmy warunki, że tam około, panie kierowniku, 2,300 km zostało wybudowane przez tą firmę bez jakichś naszych kosztów. No, chcemy dokończyć ten odcinek, bo później przez Sulikowo zostanie nam kawałek realizacji tego zadania, a z Sulikowa do Białowąsu mamy już wyremontowaną drogę z dobrą nawierzchnią. I wartość kosztorysowa tego naszego zadania to była 12 969 tysięcy złotych, więc prawie 13 milionów złotych. My złożyliśmy wniosek do rządowego programu przebudowy dróg lokalnych i otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 6 350 tysięcy złotych. Ale po procedurze przetargowej firma skalkulowała i wartość tego zadania, która jest w dzisiejszej ofercie i projekcie umowy, to jest 8 304 tysiące. Widzicie Państwo, że ten inwestor się cieszy, bo wartość zadania jest o wiele mniejsza. Wykonawca no, mówi, no tak skalkulowałem, no tak będę ją realizował. Natomiast no, to jest to wyprzedzenie czasu, o którym powiedziałem, gdybyśmy ten przetarg zrobili, nie wiem, w marcu, kwietniu, to być może, że po pierwsze oferentów by nie było, bo na rynku jest tych przedsięwzięć dużo, a po drugie wartość zadania byłaby o wiele większa. Z tego tytułu cieszymy się ogromnie. Jest zaprojektowane, że zadanie to zakończy się w grudniu 2024, a jego sfinansowanie w drugiej części będzie początek stycznia 2025, ponieważ rozłożyliśmy to na taki dwuletni okres budżetowania, jeżeli chodzi o budżet powiatu szczecineckiego. Zadanie drugie, czyli Drażno, realizowaliśmy zarówno etap pierwszy, drugi, także teraz mamy przyjemność realizować etap trzeci. Nie jest to zadanie skomplikowane, zarówno to w Sulikowie, jak i w Drężnie. My się specjalizujemy w tego typu zadaniach, polegających głównie na wzmocnieniu konstrukcji poprzez jej poszerzenie. Wczoraj mieliśmy spotkanie z panem dyrektorem i wszystkimi szefami obwodów drogowych. Ustaliliśmy, że już od zaraz wkraczają od dzisiaj takie brygady na każdy obwód drogowy. Uzgodniliśmy również, że każdy z obwodów drogowych złoży wniosek jeszcze o dofinansowanie zatrudnienia 3 pracowników w formie robót publicznych w każdym obwodzie drogowym. I te prace ruszają od zaraz. Natomiast liczymy się z tym, że jeżeli tych kilometrów mamy dróg powiatowych ponad 500, no to siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie mówić o tym, że my w sposób taki bardzo szybki dokonamy naprawy tych dróg. Będziemy starali się robić te najgorsze odcinki dróg, natomiast proszę zwrócić uwagę, że pewnie jeszcze będzie tak, że będziemy mieli jeszcze przymrozki, będzie tak zwane te przełamane zero, bo to jest najgorsza aula dla dróg, kiedy jest -1 wieczorem, a w dzień jest +1 i wtedy następują to takie rozwarstwienie tych wszystkich miejsc uszkodzonych dróg. Rozmawiamy również o tym, aby przygotować się do takich napraw cząstkowych, to się tam fachowo nazywa percerem, tak? Czyli będziemy też chcieli, gdzie tam są takie spękania i nie ma dziur, ale te nawierzchnie są słabe, a one są słabe przez to, że dzisiaj faktycznie jest tak, że podniosły się te wody gruntowe i czasami jest tak, że cały nasyp może się przy dużym obciążeniu no, rozjeżdżać i w związku z tym droga gdzieś tam może ulegać dalszym uszkodzeniom, więc będziemy też
wchodzić w takie naprawy cząstkowe, jeżeli chodzi o preczerowanie. I za chwilę ogłosimy też przetarg na nakładki asfaltowe. W budżecie mamy ponad 2 miliony złotych na takie najgorsze odcinki dróg, ale to musi też przejść całą procedurę przetargową.